Dzień dobry, witajcie. Ktoś kiedyś mnie zapytał: Patryku, czy ty uprawiasz jakiś sport? Nie, ale były kiedyś dwa takie momenty, że już prawie zaczynałem. Mianowicie w podstawówce przyszedłem do domu i mówię: tato, jutro idę na siłkę. Kup mi białko i kreatynę. To ojciec się zbulwersował: ty mały ćpunie, nie wyrażam zgody na żadne sterydy w moim domu. A drugi moment to było jakieś 10 lat temu. Tak, to już mija 10 lat, od kiedy jutro o 5 rano idę pobiegać. A tak już teraz całkiem na poważnie. Chciałbym wam dzisiaj powiedzieć o czymś, o czym jeszcze prawdopodobnie nie wiecie, mimo że jesteście pakerami i intensywnie trenujecie. Mianowicie wiecie na pewno, że istnieją różne formy kreatyny. I ja sobie nawet spisałem te formy z internetu. Przy okazji podałem ich masę molową, a dlaczego to zrobiłem, to zaraz wam o tym powiem. Mianowicie istnieje monohydrat kreatyny, jabłczan kreatyny, jabłczan dwukeratyny, jabłczan trikeratyny, cytrynian trikeratyny, orotan trikeratyny, azotan kreatyny, chlorowodorek kreatyny, chelat magnezowy kreatyny, ester etylowy kreatyny, alfa-ketoglutaran kreatyny. Oczywiście nie keratyny, bo to jest inne białko, tylko kreatyny. Tych form występujących w suplementach jest naprawdę bardzo dużo i oprócz tych, które tu wymieniłem, jeszcze występują inne. Ale dlaczego to jest takie istotne, moi drodzy? Bo zwróćmy uwagę na to, co ja tutaj rozpisałem. Mianowicie, jeżeli weźmiemy pod uwagę monohydrat kreatyny, to masa molowa kreatyny podzielić przez masę molową całego związku, czyli monohydratu kreatyny, razy 100% daje nam 88%, co oznacza, że w monohydracie samej czystej kreatyny mamy 88%. Więc nigdy nie jest tak, że jak spożyjemy 20 gramów monohydratu, to dostarczymy 20 gramów kreatyny. Albo 5 gramów, gdy spożyjemy łyżeczkę stołową. Tak? I to już bez względu na przyswajalność, biodostępność i tak dalej. Po prostu w monohydracie nie ma 100% kreatyny, tylko jest jej 88%. Jeszcze gorsza sytuacja wygląda w jabłczanie, bo tej kreatyny jest tylko 49%. Czyli na dobrą sprawę, jeżeli ktoś spożyje 20 gramów kreatyny w postaci jabłczanu kreatyny, no to dostarczy nie 20 gramów kreatyny, tylko 10 gramów kreatyny. Ale mamy jeszcze jabłczan dwukreatyny, który zawiera jej 66%, jabłczan trikreatyny, który zawiera 75%. Z tego wniosek jest taki, że gdy kupujecie sobie te suplementy, to musicie wiedzieć, że najlepszy będzie ten suplement z przedrostkiem tri, a gorszy ten z przedrostkiem dwu, a jeszcze gorszy ten bez przedrostka. Dlatego, że i cytrynian trikreatyny zawiera, no przepraszam, jabłczan trikreatyny i cytrynian trikreatyny będą zawierały więcej kreatyny niż na przykład jabłczan czy cytrynian dwukreatyny, czy na przykład w ogóle jabłczan albo cytrynian kreatyny. Bo te stosunki, proporcje, prawda, będą wyglądały w ten sposób, że w przypadku trikreatyny są związane trzy cząsteczki kreatyny w jednym związku chemicznym, tak? Natomiast dwukreatyny dwie, a w kreatyny tylko jedna. Oczywiście z połączeniem z odpowiednimi anionami pochodzącymi od reszty kwasu organicznego, bądź to będzie kwas cytrynowy, bądź to będzie kwas na przykład jabłkowy. Ale moi drodzy, zwróćmy uwagę, że orotan trikreatyny ma 72% kreatyny, azotan kreatyny ma 67%, kreatyny, czyli relatywnie mało. Chlorowodorek ma jej 78%. Helat magnezowy całkiem sporo. Prawie tyle, co monohydrat, czyli 85%. Natomiast ester etylowy też sporo, 82%. Alfa-ketoglutaran kreatyny tylko 47%. Moi drodzy, czyli spożywając na przykład 20 gramów na dobę monohydratu kreatyny, nie dostarczymy jej tyle samo, co spożywając 20 gramów cytrynianu trikreatyny, bo w cytrynianie tej kreatyny jest zdecydowanie mniejsza ilość. Natomiast zwróćmy uwagę w takim razie na pytanie, ile jest kreatyny w kreatynie?
tak jak było pytanie, ile jest cukru w cukrze. W tym przypadku jest to całkiem zasadne. Monohydrat, czyli najczęściej przyjmowana forma, zawiera 88% kreatyny. Czyli w 5 gramach przyjmujemy 4,4 grama kreatyny. Około. W 20 gramach przyjmujemy około 17,6 gramów kreatyny. Ale już na przykład jabłczan dwukreatyny zawiera jej 75%. Co oznacza, że w 5 gramach przyjmujemy 3,75 gramów kreatyny, natomiast w 20 gramach przyjmujemy tylko, a może aż 15 gramów kreatyny. O tym, co powiedziałem, że mówiąc o ilości danego związku chemicznego, bądź to będzie cytrynian, jabłczan, orotan czy każdy inny, nie przekłada się to na taką samą ilość kreatyny. Tak? Czasami te ilości są zdecydowanie mniejsze, bo w cytrynianie trikreatyny mamy tylko 67% kreatyny. Czyli w 5 gramach będzie jej no, nieco powyżej 3 gramy, natomiast w 20 gramach będzie jej tylko 13 gramów. W związku z tym mamy uzasadnione pytanie. Czy mamy przyjmować 5 gramów kreatyny, czy 20 gramów kreatyny na dobę, w zależności od istniejących schematów, w przeliczeniu na związek chemiczny, czy w przeliczeniu na czystą kreatynę? Tak? Bo, moi drodzy, bo jeżeli przyjmiemy, że mamy przyjmować na, w przeliczeniu na czystą kreatynę, to 5 gramów kreatyny będzie znajdowało się w 6 gramach monohydratu. Czyli to jest podobna ilość. W 20 gramów kreatyny będzie się znajdowało w 23 gramach monohydratu. Ale już na przykład, jeżeli chodzi o jabłczan, czy na przykład cytrynian, to nie wygląda tak różowo. Bo 5 gramów kreatyny jest w 7 gramach cytrynianu, natomiast 20 gramów kreatyny jest w 30 gramach cytrynianu. Czyli żeby ktoś dostarczył sobie 20 gramów kreatyny, a ma suplement w postaci cytrynianu trójkreatyny, to musiałby spożyć nie 20 gramów cytrynianu, ale dodatkowo jeszcze łyżkę stołową, żeby dostarczyć te 20 gramów w przeliczeniu na czystą kreatynę. Moi drodzy, w takim razie te zalecenia mówiące o przyjmowaniu 5 gramów czy 20 gramów na dobę, tak? W przypadku wysycania organizmu kreatyną, one odnoszą się do masy związku chemicznego, czy trzeba sobie przeliczać na czystą kreatynę i dodawać tej odżywki? Moi drodzy, te zalecenia odnoszą się do monohydratu kreatyny, tak? Tylko i wyłącznie, dlatego że w badaniach brano pod uwagę ilość spożywanego monohydratu, oceniając bezpieczeństwo i skuteczność tego związku chemicznego. A więc nie trzeba przeliczać, jeżeli chodzi o monohydrat. W pozostałych przypadkach trudno powiedzieć, dlatego że badania oceniają ilość przyjmowanego całego związku chemicznego, a nie w przeliczeniu na czystą kreatynę, co w połączeniu z bioprzyswajalnością, biodostępnością i tak dalej, wchłanianiem z jelita i tak dalej i procentową zawartością kreatyny może przełożyć się na jej skuteczność. I tutaj pojawia się ta kwintesencja dzisiejszego filmu. Która kreatyna jest najlepsza? Odpowiedź na to jest jednoznaczna. Tylko i wyłącznie monohydrat kreatyny. I nie ma pod tym względem żadnej wątpliwości. Jeżeli wejdziecie sobie na stronę internetową Australijskiego Instytutu Sportu, to kreatyna jest zaliczana do grupy A suplementów diety o udowodnionym działaniu i potwierdzonym bezpieczeństwie, ale tylko w postaci monohydratu. Wyraźnie wskazuje się, że chodzi o monohydrat kreatyny, a nie żadne inne formy. I wbrew temu, co na różnych sklepach internetowych twierdzą producenci suplementów diety, że helat będzie łatwiej przyswajalny, że azotan będzie zawierał dodatkowo no, jony, z których powstaje tlenek azotu 2 działający wazodylatacyjnie, a więc korzystnie na naczynia krwionośne, tak? Że na przykład inna postać, taka jak ester etylowy, będzie dłużej uwalniana i będzie lepsza, nie znajduje to potwierdzenia w badaniach. Tylko i wyłącznie monohydrat kreatyny ma udowodnione w badaniach bezpieczeństwo, skuteczność, działanie,
przyswajalność i tak dalej, i tak dalej. I w stosunku do żadnego innego suplementu te badania nie są tak jednoznaczne. Moi drodzy, dlaczego o tym mówię? Dlatego o tym mówię, że, no, że tak jest napisane w zaleceniach Australijskiego Instytutu Sportu, który to te zalecenia aktualizuje. Poza tym w dostępnym pod filmie piśmiennictwem również jest przegląd z 2022 roku badań dotyczących nad różnymi formami kreatyny i najlepiej jednak wypada monohydrat. Zawiera najwięcej kreatyny, bo 88%, i jest bardzo łatwo przyswajalny, bo w ponad 99%, czyli prawie w 100%. Po co więc tworzyć chelat, który ma być łatwo przyswajalny, skoro sam monohydrat już jest prawie w 100% przyswajalny? Moi drodzy, jeżeli odniesiemy się do innego zagadnienia, ile w ogóle tej kreatyny nie potrzebujemy? No to zwróćmy uwagę, że utrata dobowa wynosi około 1% z mięśni szkieletowych do maksymalnie 3,7%. Analizowałem dane z różnych piśmiennictwa i minimalna przemiana kreatyny w kreatyninę, która jest później wydalana z moczem, to jest na poziomie 1% podawana w literaturze, maksymalna prawie na poziomie 4%, a więc jest to różnica. Bo zwróćmy uwagę, jaka ilość kreatyny jest tracona na dzień, czyli przemienia się w kreatyninę. Jeżeli przyjęlibyśmy to minimum, przyjęlibyśmy, że w masie mięśniowej przeciętnego człowieka znajduje się około 120 gramów kreatyny w mięśniach szkieletowych i przyjęlibyśmy to wydalanie minimalne, czyli na poziomie 1%, to wychodzi około 1-2 grama. Tak? Jeżeli przyjęlibyśmy to wydalanie maksymalne, czyli na poziomie 3,7%, to wychodzi 4,44 grama. Gdzieś tak po środku, prawda, czyli wartość średnia, to jest 2,8 grama. Tak? Przy 130 gramach w mięśniach byłoby to około 3,1 grama. Czyli te zalecenia mówią, żeby stosować 3 gramy do 5 gramów na dobę. Tak? Wzięło się to właśnie z tego wydalania, ale zwróćmy uwagę na to, że jeżeli przyjęlibyśmy maksymalne ilości, czyli wydalanie na poziomie 3-4%, w zależności od różnych czynników, od aktywności fizycznej, masy mięśniowej, od diety i tak dalej, no to mielibyśmy te wartości zbliżone nie bardziej w pobliże 3 gramów, ale bardziej w pobliże 5 gramów, dlatego zalecenia mówią od 3 do 5 gramów. Bliżej 3 czy bliżej 5? Ja bym się sugerował, że bliżej 5 z dwóch powodów. Po pierwsze, że to wydalanie kreatyny jest, czy przemiana w kreatyninę jest zmienne, że dane z piśmiennictwa wskazują, że może to być jednak przemiana większa niż nam się wydaje. A więc prowadząca do utraty około 4-5 gramów na dobę tej kreatyny, tak? W zależności też od masy mięśniowej, a po drugie, moi drodzy, dlatego, że takie ilości kreatyny są bezpieczne, tak? Czyli bezpieczeństwo i dane z piśmiennictwa wskazują, że wartości zbliżone bliżej 5 gramów mogą być ok, zwłaszcza u osób intensywnie trenujących i posiadających rozbudowaną masę mięśniową, czyli nie takich jak ja. Moi drodzy, jeżeli tutaj taka ciekawostka, w osoczu okres półtrwania kreatyny wynosi około 3 godziny. Natomiast przyjmuje się, że 5 okresów półtrwania to jest czas, po którym dany związek chemiczny ulegnie eliminacji, to jest około 15 godzin. Natomiast w mięśniach 35-40 godzin, natomiast 5 okresów półtrwania to jest 200 godzin, moi drodzy, czyli to jest około 8 dni. Dlaczego to jest takie istotne? Bo gdyby nie to, że ten okres półtrwania w mięśniach jest tak wydłużony w stosunku do okresu półtrwania kreatyny w osoczu, to nie moglibyśmy mówić o fazie nasycenia kreatyną mięśni. Czyli przyjmowanie tych dawek nasycających 20 gramów nie miałoby w zasadzie żadnego sensu. Moi drodzy, zalecenia Australijskiego Instytutu Sportu, czyli pierwsza faza ładowania, tak? 5 gramów kreatyny 4 razy dziennie przez 5 dni. Mówimy o monohydracie kreatyny, tak? Następnie dawka podtrzymująca 0,03 grama na kilogram masy ciała lub 3-5 gramów na dzień, tak? Albo drugi sposób, pominięcie fazy tej ładowania, czyli po prostu 3-5 gramów na dzień
przez około 4 tygodnie. Po wysiłku fizycznym z posiłkiem bogatym w białko i lub węglowodany 50 gramów. Dlaczego? Dlatego, że wyrzut insuliny wzmacnia wchłanianie kreatyny do mięśni, tak? Jednocześnie przyjmując posiłek bogaty w węglowodany czy mieszaninę białka i węglowodanów, powodujemy wyrzut insuliny, hormonu o działaniu anabolicznym z komórek beta-Langerhansa trzustki po wysiłku fizycznym, gdyż istnieją opracowania mówiące, że wysiłek fizyczny również tę reabsorpcję kreatyny z osocza krwi do mięśni nasila. Natomiast, moi drodzy, czyli podsumowując, jeżeli zastanawiacie się, który suplement jest najlepszy, no to zdecydowanie monohydrat kreatyny. Jeżeli nie ma go na stanie i chcielibyście wybrać co innego, no to kierujemy się obiektywnymi badaniami, a w zasadzie nie obiektywnymi badaniami, tylko faktami wynikającymi z obliczeń chemicznych, że najwięcej kreatyny poza monohydratem znajduje się chociażby w chelacie magnezowym, znajduje się chociażby w takim związku jak ester etylowy kreatyny, to co Wam pokazałem wcześniej, i ewentualnie z tych form można byłoby skorzystać, ale pamiętajcie, że dowody naukowe dotyczące tych związków, wbrew temu co twierdzą producenci tych suplementów diety, są zdecydowanie mniej przekonywujące niż dotyczące monohydratu kreatyny. Moi drodzy, jak widzicie, czasami nam się coś wydaje, ale w życiu różne sprawy potoczą się zupełnie inaczej. Na przykład moja ciotka Grażyna, ona zawsze była bardzo przesądna i zawsze najbardziej to się obawiała, że jak zbije lustro, to czeka ją aż 7 długich lat nieszczęść. No i zbiła to lustro, ale miała to szczęście, że jej pech nie trwał aż tak długo, bo kawałek szkła przeciął jej tętnicę. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam Was serdecznie, cześć.